Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą, jak zwykle, niezawodny ojciec Mateusz dba o techniczną stronę dzisiejszej naszej audycji, a naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Wojciech Naumik. Witam pana profesora. Witam panie redaktorze, witam państwa. Pan profesor na co dzień, już nawet nie wiem, na co dzień, bo chciałem powiedzieć, że jest kierownikiem Kliniki Chorób Płuc pierwszej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale też komendant szpitala tymczasowego, covidowego. To chyba bardziej zdominowało ostatnie miesiące pracy zawodowej. Tak jest. No, teraz troszeczkę nabieram oddechu i mam nadzieję, że no liczę na to, że nie będzie tej kolejnej fali, także, ale jesteśmy gotowi. Panie profesorze, o COVID-zie pewnie, no jakby w rozmowie naszej, na pewno płuca, POHP, COVID, na pewno będzie to przebijało się. Natomiast chciałbym, byśmy dzisiaj porozmawiali o POHP. Co kryje się za tymi literami POHP, POHP, każdy gdzieś tam, co to za choroba i jak do niej podejść? POHP jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jest to jedna z głównych przyczyn śmiertelności w społeczeństwie. W chwili obecnej jest to czwarta przyczyna zgonu. I tak jak nazwa mówi, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Obturacyjna, czyli obturacja, to znaczy zwężenie. Czyli dochodzi do zwężenia oskrzeli. A co zwęża oskrzele? No, my oczywiście wiemy, co to jest astma, prawda? I w astmie są zwężone oskrzela i w chorobie obturacyjnej zwężone oskrzela, tylko to wynika ze stanu zapalnego. Czyli stan zapalny, jakieś zanieczyszczenia, najczęściej dym tytoniowy, mogą przez wiele, wiele lat doprowadzić do tego, że drogi oddechowe się nasze zwężają w wyniku stanu zapalnego w płucach. Tam dochodzi do destrukcji, do zniszczenia miąższu płucnego i te siły, można powiedzieć, takie idące od strony miąższu płucnego uciskają na drogi oddechowe i powstaje przewlekła obturacyjna choroba płuc. Czyli tutaj kiedyś nawet mówiono, że takie dwie jednostki w to wchodziły w skład, czyli zapalenie oskrzeli, przewlekłe, takie bardzo przewlekłe, i rozedma, czyli to jest właśnie ta sytuacja, że płuca są trochę zniszczone, pacjent może nabrać powietrze, ale już gorzej jest mu wypuścić i to widzimy czasem takiego pacjenta, że klatka piersiowa nawet taka jest rozdęta czasem, trochę jak bęben przypomina i to właśnie w środku ta za duża ilość powietrza powoduje ucisk na drogi oddechowe. I to jest właśnie, tak w skrócie mówiąc, ta przewlekła obturacyjna choroba płuc. Czyli z jednej strony mamy patologię, która jest jakby w oskrzela i przewlekły stan, obrzęk błony śluzowej, miśniówki, to co wszystko tam buduje oskrzele i to przerasta i zwęża koncentrycznie, a z drugiej strony mamy zewnątrz ucisk na oskrzela. Oskrzele zdaje się są one takie dosyć sprężyste, czy to aż tak duże siły w płucach zachodzą? Aż tak duże siły. One u pacjentów na POHP są już takie bardziej sztywne, ale dokładnie, ponieważ poprzez palenie tytoniu, poprzez te różne czynniki szkodliwe, które powodują tą destrukcję takich przestrzeni międzypęcherzykowych, one po prostu pękają i są to potężne siły, które uciskają na drogi oddechowe i pacjentowi jest ciężko oddychać. Jak duży jest to problem? Pan profesor powiedział o śmiertelności mocno niepokojącej. Jak dużo osób choruje i jak w naszym społeczeństwie szczycimy się tym, że mieszkamy w zielonych płucach Polski. Zdaje się, zanieczyszczeń mamy mniej. Tutaj no, głównym takim zanieczyszczeniem oczywiście jest palenie papierosów. W Polsce choruje 2,5 miliona osób na POHP, z czego tylko milion wie o tym. I generalnie po 40 roku życia co dziesiąta choroba jest chora na POHP, tylko nie każdy o tym wie. Więc problem jest dosyć poważny.
nie każdy sobie zdaje sprawę, że kaszel przewlekły, kaszel u osoby, która pali tytoń, już może wskazywać, że coś tu się dzieje i może jest to właśnie to po OHP. Panie profesorze, co pacjenta powinno zaniepokoić? Jakie objawy mogą świadczyć o rozwoju POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc? Takim pierwszym objawem jest kaszel, prawda? Kaszel przewlekły, poranny, z odkrztuszaniem takiej niewielkiej ilości plwociny. My wszyscy wiemy, prawda? Kaszlemy, jak się przeziębimy, tydzień, dwa tygodnie idziemy do lekarza, a już jak ktoś pali papierosy, to się mówi, a to przecież kaszel palacza, ja tak zawsze mam, lata, prawda, kaszle. Otóż nie. Taki kaszel, zawsze jak jeżeli kaszel jest powyżej 4 tygodni, powinien nas zaniepokoić. Powinniśmy zasięgnąć, prawda, opinii lekarskiej. Więc kaszel z odkrztuszaniem porannej plwociny. I to jest najczęściej. Ale oczywiście już jeżeli tych płuc jest na tyle mało, bo tak jak mówię, jest ta destrukcja, te płuca się robią takie rozdęte, to chory może odczuwać po jakimś czasie duszność. I wtedy raptem, dopiero wtedy najczęściej pacjent idzie do lekarza, jak odczuwa duszność i wtedy się okazuje, że niestety jest już późno. Tych płuc jest mało i jest troszeczkę już późno, żeby pomóc pacjentowi. To są takie najważniejsze objawy. No i oczywiście, jeżeli jest destrukcja w płucach, jeżeli te płuca gorzej pracują, organizm nasz jest niedotleniony, to pojawiają się problemy i z sercem, z nadciśnieniem tętniczym, różnego rodzaju zaburzeń krzepliwości krwi. Jest to naprawdę choroba taka bardzo złożona, wieloczynnikowa. Panie profesorze, jakie badania, jakich badań powinien oczekiwać pacjent, na co się nastawić, idąc do specjalisty z podejrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc? Jak państwo przeprowadzacie diagnostykę? No na pewno zebrany jest dokładny wywiad, gdzie państwo zwracacie uwagę na kaszel wspomniany, na duszność, czynniki ryzyka. Tak jest. To czynniki ryzyka są bardzo ważne, bo pamiętajmy, że oczywiście palenie tytoniu to 90% pacjentów jest to przyczyna, ale jest ta POH, przewlekła obturacyjna choroba płuc, może być wynikiem spalania biomasy, właśnie efektem, że ktoś biernego narażenia. A jeżeli mówimy o diagnostyce, to i mamy problemy z wydechem, prawda? Więc to musi być jakieś badanie, które zmierzy nam ten wydech maksymalny, więc do tego służy spirometria. Badanie spirometryczne jest to proste badanie. Wymaga oczywiście oprzyrządowania odpowiedniego, jest coraz bardziej popularne. Pacjent jest proszony, żeby do odpowiedniego ustnika zrobił maksymalny wydech, jak najsilniej i jak najszybciej. I to musi jeszcze 6 sekund starać się wytrzymać, wziąć ten wydech. Oczywiście jest to pod instrukcjami osoby, według instrukcji osoby wykonującej. I odpowiednie oprzyrządowanie komputer przelicza w zależności od normy, od naszej normy przyjętej, w zależności od wieku, od wzrostu. I wtedy widzimy, czy ostrzela są zwężone, czy nie, i jakiego to stopnia jest zwężenie, czyli jakiego stopnia jest obturacja. Bo z definicji jest to nieodwracalna albo prawie nieodwracalna obturacja. I to można również stwierdzić we wspomnianym badaniu spirometrycznym. Ale drugim badaniem też jest ważnym. Ona może nie służy do rozpoznania POHP, ale do zobrazowania tak naprawdę, jak te płuca wyglądają, jak płuca mają się w stosunku do serca, jest zdjęcie klatki piersiowej. Bo tu pamiętajmy, przecież to są palacze tytoniu, więc może się okaże, że chory kaszle, choremu jest duszno, a może gdzieś tam guz już rośnie, może będzie podejrzenie raka. Więc te dwa badania są podstawowe i najbardziej istotne. Pacjenci chcą badań bardziej specjalistycznych. Tomografia komputerowa klatki piersiowej ma znaczenie w rozpoznaniu POHP? W rozpoznaniu POHP może nie ma, z tym, że oczywiście jeżeli mamy jakieś podejrzenie w wywiadzie, że wspomniane podejrzenie choroby nowotworowej, czy obecność guza, czy jakiś taki nietypowy przebieg, czy na przykład u osoby młodej, bo to
zazwyczaj widzimy po HP osoby powyżej 40 roku życia. A jeżeli na przykład widzimy takie badania spirometryczne osoby, załóżmy 30-letniej, 20-letniej, no to coś tutaj jest nie tak. Musimy zobaczyć, czy tam nie ma jakichś defektów, być może jeszcze trochę nawet wrodzonych. Więc w takich sytuacjach tomografię komputerową wykonujemy. Z tym, że może nie tomografię, ale zdjęcie klatki piersiowej, jeszcze w sytuacjach, jak kiedyś ta spirometria była gorzej dostępna, służyło nawet do tego, żeby zobrazować, to starsi radiolodzy pamiętają, bo takie pojęcie, że nadmiernie upowietrznione obydwu pól górnych, to radiolog patrzył na zdjęcie i widział, że te górne części płuc takie są rozdęte, bardziej, zdecydowanie bardziej niż dolne. To też no, dosyć dużo mówiło o wspomnianej rozedmie, ale oczywiście trzeba to potwierdzić spirometrią. Czy rzeczywiście nam, czy jesteśmy tego pewni, co widzimy? Badanie bronchoskopowe, badanie, które no, budzi troszeczkę lęku, ponieważ to jest no, wziernikowanie, wprowadzanie instrumentu do naszego drzewa oskrzelowego. Czy jest też stosowane w diagnostyce? W diagnostyce po OHP nie jest stosowane. Jest wtedy, stosujemy, jeżeli rozmawiamy z pacjentem i mamy pewne wątpliwości, a na przykład pacjent zgłosił, że odpluł krwią, na przykład nastąpiła zmiana charakteru kaszlu, bądź wykonaliśmy wspomniane badanie radiologiczne i zobrazowaliśmy jakieś zmiany w miąższu płucnym. Więc wówczas robimy badanie, czyli zazwyczaj w dwóch sytuacjach. Jeżeli my mamy podejrzenie, że może być nowotwór, albo ewentualnie gruźlica, bądź jakaś flora taka troszeczkę nietypowa, ale bronchoskopia obecnie ma swoje zastosowanie i to, co się robi na świecie, ja też przyznam się, że brałem udział w tego typu zabiegach, jest leczenie rozedmy metodą bronchoskopową. Są to bardzo ciekawe zabiegi polegające na tym, że jeżeli na przykład widzimy, że pewny fragment płuca jest bardzo rozdęty, umieszcza się wewnątrz oskrzelowo za pomocą bronchoskopu, to można porównać taka jakby parasolka odwrócona. Polega to na tym, że powietrze wówczas wchodzi, może powiem tak, że pozwala na wyjście powietrza, ale nie pozwala wejść. To jest taka zastawka odpowiednia. Bardzo ciekawa metoda i jest to również dosyć nowoczesna metoda leczenia wspomnianej rozedmy. Więc tutaj w tych sytuacjach bronchoskopia ma dosyć spore znaczenie. Panie profesorze, palenie jest takim podstawowym czynnikiem i to chyba powinniśmy bardziej skoncentrować się i powtórzyć dobitnie o szkodliwości palenia, o wpływie na nasze płuca i nie tylko na różne czynniki, choroba nowotworowa, POHP. Jaki jest mechanizm działania? Co tam się takiego dzieje, że te palenie, które no niestety widzimy, że jest moda, szczególnie niepokojąca moda u młodzieży? W skład dymu tytoniowego, oprócz wspomnianej, oprócz nikotyny, tam jest kilka tysięcy zidentyfikowanych substancji, które mogą powodować, udowodniono, powodują rak płuca, nowotworzenie, mogą powstawać wspomniane guzy, prawda, nowotworowe. To jest to. Poza tym jest to czynnik, który upośledza ruch rzęsek, ruch, taką naturalną jakby obronę tej błony śluzowej, która jest w naszych oskrzelach i dochodzi jakby do porażenia tych rzęsek i wszelkie zanieczyszczenia, wszelkiego rodzaju jakieś nawet bakterie jest trudno dla oskrzeli usunąć, ewakuować na zewnątrz i jest jakby większy zastój tej treści w oskrzelach. Ale chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Co schodzi w skład dymu tytoniowego? Wchodzą różnego rodzaju metale, związki chemiczne, które wchodzą w skład farb, lakierów, paliwa rakietowego, trutek na szczury, środków do konserwacji zwłok w prosektorium. To, drodzy Państwo, szereg tych związków chemicznych jest w dymie tytoniowym. I proszę zauważyć, zwierzę, jak wyczuje taki związek chemiczny, nie podejdzie, nie oddychałoby. A człowiek często świadomie się naraża i stosuje taką używkę, która jest właśnie mieszaniną różnego rodzaju wspomnianych chemikali i tych czynników szkodliwych. Palenie bierne? Palenie bierne jest również
bardzo kolosalnie ważne, dlatego że okazuje się, że ten boczny strumień dymu tytoniowego, który palacz wydycha na zewnątrz, on jest nawet bardziej szkodliwy niż ten taki środkowy, którym pacjent sobie sam się częstuje, prawda, który pali tytoń. I taka osoba, która jest narażona na palenie bierne, po wielu, wielu latach, no jak to będzie mąż czy żona, jest tak samo narażona na zachorowanie, na raka płuca, ale na POHP, prawda, bo o tym dzisiaj mówimy. Więc jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. I chory na POHP musi zapracować sobie na to. Dlaczego musi zapracować? Ponieważ jest to choroba, która powstaje po 20-30 latach palenia papierosów, tej mieszaniny, tych różnego rodzaju szkodliwych substancji. Diagnostyka wykazała, potwierdziła nam POHP. Jakie są możliwości terapeutyczne? Co medycyna daje? W jaki sposób państwo mogą pomóc pacjentom? Oczywiście no, chyba w zależności od stanu zaawansowania choroby. My tutaj nie potrafimy, może tak powiem, spowolnić postępu choroby, leczyć, ale to, co możemy pomóc pacjentowi, to zastosowanie odpowiednich leków, które przyniosą, poprawią jego komfort funkcjonowania, komfort życia. Jest to stosowanie leków wziewnych, rozszerzających oskrzela, ale szereg badań pokazuje, że niektóre leki rozszerzające oskrzela zmniejszają częstość zaostrzeń infekcyjnych, a jeżeli pacjent będzie miał mniej zaostrzeń infekcyjnych, to ten postęp choroby będzie zdecydowanie wolniejszy i to tym również pomożemy pacjentowi. Lekarz, myśląc, jakie ma zastosować leki wziewne, pytamy się pacjenta, jak często się przeziębia, czy odczuwa duszność i jakie ma te wyniki badań spirometrycznych. I na podstawie tych elementów my dobieramy odpowiednie leki wziewne. To jest leczenie takie podstawowe. Ale często jest tak, że jak pacjent ma mało pojemności życiowej płuc, no bo ta choroba trwa wtedy, kiedy odczuwa duszność, może być niewydolny oddechowo, może wymagać podawania tlenu, nawet codziennie w nocy, prawda? To również zastanawiamy się, czy może dać tlenoterapię, czy trzeba, czy nie. W dalszym etapie, jeżeli pacjent dalej się robi niewydolny oddechowo, są takie metody, że oddycha aparatami do nieinwazyjnej wentylacji, czyli to my, badając gazometrię, patrzymy, że te parametry są bardzo złe. Pacjent może oddychać w domu takim aparatem, dodatkowo z tlenem. Powoduje to, że nie męczy się, nie ma wysiłku oddechowego i ma dobrze natlenioną krew. No i pamiętajmy jeszcze o tym, że to jest szereg chorób współistniejących, a to niewydolność krążenia, bo tam prawa komora głównie przerasta, a to nadciśnienie tętnicze, cukrzyca też często występuje, szereg jednostek chorobowych, to też musimy jednostki leczyć. I bardzo istotna jest również rehabilitacja oddechowa. To nawet może nie chodzi o jakieś takie wymyślne ćwiczenia na rowerku, gdzieś tam na bieżni, ale taką bardzo dobrym sposobem rehabilitacyjnym są spacery. Nawet 20 minut codziennie zachęcamy pacjenta. Jak nie może wyjść z domu, a niech po domu pacjent sobie pochodzi gdzieś tam tlenem przy łóżku. Niech będzie aktywny, bo niejednokrotnie przekonaliśmy się, że to ma bardzo duże znaczenie i jest to udowodnione, że rehabilitacja, aktywność oddechowa wydłuża życie u takich pacjentów, ponieważ każdy rodzaj ćwiczeń u takich chorych to jest taka jakby, można powiedzieć, siłownia mięśni oddechowych. Prawda? Pacjent sobie ćwiczy mięśnie oddechowe i będzie lepiej mu oddychać. Panie profesorze, rozpoczęliśmy leczenie. Jesteśmy pod opieką specjalisty. Jesteśmy skrupulatni, przestrzegamy wszystkich zaleceń. Czy możemy palić dalej? Nie. Zachęcam państwa, jeżeli ktoś pali, rzucić palenie tytoniu, ponieważ, drodzy państwo, obserwujemy wiele tragedii. Naprawdę ludzi młodszych, coraz młodszych, którzy umierają z powodu raka płuca, albo są tak wrażliwi na działanie tytoniu, że u nich się gwałtownie rozwija POHP i niewydolność oddechowa. I to, co nas niepokoi, że coraz więcej kobiet
pali i coraz więcej kobiet umiera z powodu raka płuca. Jest to numer jeden wśród kobiet, proszę Państwa, w chwili obecnej. Więc raz, że jest to rak płuca jest czołowym zabójcą nowotworowym w Polsce, ale i POHP, czwarta przyczyna zgonu na świecie. Także palenie, zawsze trzeba rozważyć rzucenie palenia. Powiem tak, nawet pacjent, który mając 60 lat rzuci palenie, to gdyby tak palił do, przykładowo, do 75 roku życia, ale rzuci w wieku 60 lat, to już ma dwukrotnie mniejsze ryzyko zachorowania na raka płuca. Więc w każdym wieku trzeba pomyśleć o tym, żeby rzucić to palenie. Bo to jest naprawdę trucizna i jest to naprawdę przyczyna wielu, wielu chorób. Nie tylko płuc, tak jak doskonale wiemy. Jakie jest rokowanie w rozpoznanej, zaawansowanej, obturacyjnej chorobie płuc? Troszeczkę z niepokojem przyjąłem, proszę mnie ewentualnie sprostować, że my nie mamy możliwości zahamowania procesu chorobowego. My objawy łagodzimy, natomiast choroba postępuje. Choroba postępuje. To, co my możemy zrobić przez stosowanie odpowiednich leków, unikanie zakażeń, to jest może spowolnienie. Ale choroba będzie postępowała. Jeżeli jest tak, że w badaniu spirometrycznym widzimy, że te wartości są złe, one będą stopniowo się wraz z wiekiem obniżały. Tylko, że właśnie poprzez stosowanie leków możemy spowolnić ten spadek. Ale jakiś tam spadek zawsze będzie postępował. Więc jeżeli dodatkowo rzucimy palenie tytoniu, będziemy prowadzili zdrowy, ten higieniczny tryb życia, no to na pewno rokowanie sobie poprawimy. I jeszcze, drodzy Państwo, zachęcam też do różnego rodzaju wszystkich dostępnych szczepień, do profilakty chorób układu oddechowego, ponieważ naprawdę udowodnieniono, stwierdzone, że wszelkie dostępne szczepienia w kierunku różnych chorób wirusowych, w tym również grypy, poprawiają rokowanie u tych pacjentów. Panie profesorze, my jesteśmy cały czas w okresie pandemii COVID-19. Jakie są rokowania w przypadku zachorowania pacjenta na COVID, z POHP na COVID-19? Jak w ogóle te dwie jednostki chorobowe mają się do siebie z tego względu, że i POHP to jest choroba płuc i COVID-19 też w głównej mierze schorzenie dotyka naszych płuc? Pacjenci chorzy na POHP, jeżeli zachorują na COVID, no jest to dosyć duży czynnik ryzyka niepomyślnego przebiegu, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że mamy pacjenta, który ma mało tej pojemności życiowej płuc, jest mu ciężko oddychać, bo płuca ma zniszczone poprzez tą destrukcję, przegród międzypęcherzykowych, czyli obrazowo mówiąc, jest mało tych płuc w środku, prawda, pacjenta. I teraz, jeżeli przyplączy się jakaś choroba, właśnie ten wspomniany wirus, który dobrze wiemy, że atakuje głównie płuca i spowoduje ten taki nacieki, które pamiętamy te sformułowania, prawda, burza cytokinowa, potężne nacieki w płucach, widzimy to na zdjęciu. I jeżeli na tego pacjenta z dusznością, który nie ma tych pojemności oddechowych przez POHP, dołoży się jeszcze coś takiego, no pacjent może nie wytrzymać. Może nie wytrzymać i niestety dużo jest zgonów u takich pacjentów. Ponadto, jeżeli jest to chory, który stosuje tlen w domu, czyli już jest niewydolny oddechowo i dołączy się jeszcze dodatkowy czynnik, który jeszcze pogarsza tą wydolność oddechową, no to niestety zdarza się często, że taki pacjent nie wytrzymuje takiego obciążenia. Czyli jest dodatkowy czynnik ryzyka, tak zwana w statystyce pojawia się to jako choroba współistniejąca. Dokładnie. Panie profesorze, w jaki sposób pacjenci z podejrzeniem z POHP mogą ograniczyć ryzyko powikłań związanych z COVID-19. Jesteśmy u progu czwartej fali, i której raczej wszystkie dane epidemiologiczne wskazują, że my jej nie unikniemy.
co tacy pacjenci mogą, czy mogą coś dla siebie w ogóle zrobić, czy w jaki sposób uchronić przed negatywnym skutkiem wirusa. Tak, odpowiem troszeczkę może tak od tyłu na to pytanie. Drodzy Państwo, doskonale wiemy, że pacjent, który nawet przebył COVID-19, może zachorować powtórnie, prawda? Ale stwierdzono, że i to przechorowanie nie chroni przed powtórną infekcją, ale stwierdzono w wielu badaniach naukowych, że pacjent, który zaszczepił się, owszem, może mieć, zachoruje, ale infekcja gór oddechowych, ale u tych pacjentów zaszczepionych to naukowcy obserwują, że płuca nie są zajęte wówczas po szczepieniu, prawda? Więc odpowiedź nasuwa się sama jednoznacznie, że profilaktyką przed ciężkim zachorowaniem na COVID-19 u pacjentów chorych na POHP są szczepienia, drodzy Państwo. I to wiele autorytetów uznanych stwierdziło. Pamiętam, kilka miesięcy temu była taka sytuacja, to było dosyć bardzo tak powszechnie publikowane, bo było bardzo dobre porównanie, że było tyle samo zachorowań w Wielkiej Brytanii i tyle samo zachorowań w Rosji, ale był inny stopień wyszczepienia. To było kilkukrotnie. I okazało się, że w Wielkiej Brytanii, to dokładnie pamiętam, było 25-krotnie mniej zgonów na daną taką jednostkę populacyjną, prawda? Czyli takie dane porównawcze nasuwają się jednoznacznie, że zaszczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem ze strony płuc, prawda? Jestem pulmonologiem, czyli naukowcy wykazali jednoznacznie, że szczepionka chroni przed zajęciem płuc. I to mnie, jako pulmonologa, jako pracownika naukowego, przekonują takie dowody. Z jakim przesłaniem zakończymy naszą audycję, abyśmy uniknęli POHP? Drodzy Państwo, rzućmy palenie. Nigdy nie jest za późno na zaprzestanie palenia. Dbajmy o swoje płuca i róbmy to wszystko, co proponuje nam obecna nowoczesna nauka, żeby uchronić się przed ciężkim zachorowaniem, przed ciężkim zapaleniem. Także zachęcam Państwa. Jak Pan profesor ocenia, jesteśmy u progu sezonu grzewczego. Kolega, który pracuje na co dzień w Zakopanem, stwierdził, że są dwa rodzaje śmieci. Te, które się można palić w dzień, bo dym jest bezwonny i niewidoczny, i te, które pali się w nocy. Drodzy Państwo, musimy patrzeć i myślmy o sąsiadach, o naszych współmieszkańcach. Bo i o sobie też. I o sobie, o kolegach, co wrzucamy do palenia. Pamiętam, jak w zimie, ostatniej zimy wracałem sobie z pracy wieczorem, poza Białymstokiem byłem i dojeżdżam do pięknego miasta, już nie będę mówić, na Podlasiu. Miasto piękne, ładnie położone, ale musiałem w samochodzie zamknąć wszystkie nawiewy. Jechałem wieczorem, bo po prostu nie było prawie czym oddychać. To już poznałem, że szanowne społeczeństwo akurat właśnie korzysta z tej nocy i pali wszystko, co ma pod orędziu, prawda? Także to jest bardzo ważna uwaga i cenna. Drodzy Państwo, dbajmy o powietrze, dbajmy o swoje otoczenie, bo owszem, POHP to 90% palania tytoniu, ale te 10% to są to, co my tam dokładamy do pieca, czym oddychamy. A u osób wrażliwych, na przykład, które nie palą, a może i u dzieci, to być może po kilku latach oddychania takim powietrzem zanieczyszczonym, to będzie główny czynnik ryzyka zachorowania na POHP. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przybycie do studio i ciekawe opowiedzenie o POHP jako chorobie, która niestety może nas dotknąć. Jeśli palimy, to rzućmy palenie. Jeśli nie palimy, to broń Boże, nie zaczynajmy palić. Też zwróćmy uwagę na to, co wykorzystujemy do ogrzewania, tak żebyśmy też zadbali o środowisko, nie tylko o ciepło, ale też o to, co nas otacza.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan profesor Wojciech Naumik, kierownik Kliniki Chorób Płuc Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panie Redaktorze za zaproszenie, za miły pobyt w Państwa radio. Dziękuję również dla ojca Mateusza, który dba o tutaj atmosferę, nastrój, że my chętnie przychodzimy tutaj i wymieniamy poglądy, poruszamy tematy, nie zawsze, które są takie miłe dla naszych słuchaczy, bo jeśli ktoś jest zagorzałym palaczem, lubi palić, a my tu każemy przestać palić, to tak naprawdę jest. Tak ma być, trzeba przestać palić. Dziękuję Dokładnie. Państwu. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Radio Ortodoksja.